Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak możemy przywołać i zabić pradawnego tkacza cieni, aka Fjällvivera, który według społeczności jest jednocześnie najtrudniejszym, ale nie najpotężniejszym bossem. Zatem, aby przywołać tkacza cieni, najpierw musimy zabić Shadow Pieces, o czym jest cały osobny dedykowany odcinek, link w opisie. Tak w wielkim skrócie, odnajdujemy Shadow Pieces i ich części porozrzucane po całym świecie, transportujemy je w jedno miejsce, na przykład za pomocą bawoła i montujemy te części na figurach. Następnie rozkopujemy je w trakcie nowiu, klepiemy Shadow Pieces w kolejności kuń koniec wieża i zgarniamy przedsionek ciemności, niezbędny do przywołania Fjällvivera item. Następnie lecimy do jaskiń i bierzemy się za farmienie 8 kawałków starego szkieleta. Przedmiot ten możemy dostać bez żadnego ryzyka ze stalagmitów, na co mamy jedynie 10% szans. Natomiast jeśli nie boicie się walki, proponuję gniazda jaskiniowych pająków. Po rozkopaniu takiego klocka macie 100% szans na jeden kawałek starego szkieleta i 50% na drugi. Problemem mogą być mieszkańcy gniazda, którzy was zaatakują, jeśli naruszycie pajęczynę. Na początku wyjdą dwa pająki jaskiniowe, mogą być to dwa plujące, dwa pancerne lub plujące i pancerne. O wiele większym zagrożeniem są pająki plujące, jako że mogą nas bić ze znacznego dystansu ze sporą częstotliwością. Niestety doczuwanie jest ich bardzo trudne, łamane na niemożliwe, więc musimy je przytankować. Podczas walki warto się ustawić maksymalnie blisko naszego przeciwnika, co zmusi go do zmienienia sposobu walki, a jednocześnie zmniejszy częstotliwość atakowania. Pająki pancerne bijemy podobnie jak te klasyczne, z tą różnicą, że kiedy pająk się schowa w swojej skorupie, czekamy aż wyjdzie, aby nie marnować broni. Schowany pająk ma 75% pancerza. Kiedy tylko się wyłoni, atakujemy i dobijamy dziada. Prosta sprawa. Aby sobie ułatwić walkę, proponuję przygotować pułapkę, która pozwala one-hitować pająki. Duże skupiska gniazd pająków oprócz biomu pajęczego często występują na biomie czerwonych grzybów. Tak więc farmimy 8 sztuk starego szkieleta i lecimy do ruin. Ostatnia niezbędna do przywołania Fjällvivera część jest strzeżona przez antycznego strażnika, który znajduje się w labiryncie. Protip na labirynt. Aby nie triggerować pająków, biegajcie po granicy lądu z przepaścią. Na antycznego strażnika, który ma aż 10 tysięcy punktów życia, 100 punktów obażeń, jest bardzo prosta metoda. Musimy znaleźć miejsce, w którym antyczny strażnik się zablokuje. Może być to grób stojący bardzo blisko mapy, dwa groby blisko siebie, kolumna i grób blisko siebie lub kolumna znajdująca się blisko przepaści. Łapiecie koncept. Blokujemy antycznego strażnika w takim miejscu, a następnie klepiemy go bez otrzymania żadnych obrażeń. Jeżeli pomimo zablokowania antyczny strażnik zadaje wam obrażenia, pamiętajcie, by nie podchodzić bliżej celu niż jest to potrzebne, czyli na zasięg ataku postaci, lub dopilnujcie, aby grób, postać i antyczny strażnik znajdowali się w linii prostej. O bardziej konwencjonalnej metodzie naklepania antycznego strażnika porozmawiamy sobie jeszcze kiedyś. Po zabiciu tego typa pojawi się skrzynia sporych rozmiarów, w której oprócz fajnego dropu znajduje się antyczny klucz, który jest tym niezbędnym i unikalnym przedmiotem do przywołania Fjällka. Następnie musimy znaleźć atrium, czyli miejsce, w którym możemy przywołać pradawnego tkacza cieni. Lokacja ta jest odcięta od reszty jaskiń, a jedyna droga do tego miejsca prowadzi poprzez gigantyczną mackę. Gigantyczne macki mają po 750 punktów życia i po zabiciu możemy do nich wskoczyć, aby wskoczyć inną macką. Działa to podobnie jak wormholmy na powierzchni. Gigantyczne macki walczą z graczem, przyzywając dziesiątki małych macek obok gracza, które może i nie zadają zbyt wielkich obrażeń, ale stanlokują postać. Aby sklepać taką mackę, proponuję 3 uderzenia. Biegniemy na przeciwległą stronę macki, kolejne 3 uderzenia i powtarzamy do śmierci oponenta. Trochę oberwiecie, ale metoda jak najbardziej jest skuteczna. Możecie również wsadzić do hacza Light Bulwę i Jidę, a następnie przed walką ustawić go tuż obok gigantycznej macki. Małe macki atakując hacza będą się same zabijały. Trzecią spoko opcją jest proch, ale chyba tutaj nie trzeba niczego tłumaczyć. 4 sztuki wystarczą. Tak więc zabijamy mackę i okazuje się, że to nie ta macka. Macek w podziemiach jest około 12, więc mamy jakoś 9% szans na to, że pierwsza zbita macka będzie prowadzić do atrium.
Na szczęście, zbijając jedną mackę, wiemy, które dwie do tego atrium nie prowadzą, więc w najgorszym wypadku potrzeba zbić około 6-7 macek. No zależnie od tego, ile wam się wygeneruje. Aby nie zbijać dwa razy tych samych macek, proponuję jakoś oznaczać te macki, które wiemy, że do atrium nie prowadzą. Ja mam w zwyczaju używać plecaków, jako że widać je na mapie i są dość tanie w craftingu. Mackę, która do atrium prowadzi, oznaczamy obudowanym ogniskiem. Jeżeli się wam poszczęści, może się zdarzyć, że eksplorując ruiny zobaczycie jakąś część atrium. Możemy się tam wtedy teleportować Vortoxem lub berłem leniwego podróżnika i w ten sposób oszczędzić sobie zbijania macek. Tak więc ostatecznie jesteśmy w atrium. Jest ono bardzo podobne do labiryntu antycznego strażnika w ruinach. Jakieś pająki, skrzynki i wiele korytarzy, które prowadzą donikąd. Nowością są bramki z obelisków, które przepuszczają gracza zależnie od jego poczytalności. Niektóre bramki wymagają, aby gracz posiadał mniej niż 15% maksymalnej wartości poczytalności, a inne wymagają, aby posiadał więcej. Rodzaju bramek nie idzie rozróżnić. Tutaj polecam albo teleportację, albo fioletowy amulet, ale przy amulecie może być problem z plecakiem, jako że on też zajmuje slot ciała. Bramki zazwyczaj odcinają jeden konkretny odcinek tego labiryntu, w którym rezydują mechaniczni, więc bądźcie gotowi na walkę. Dwa kaski świńskie, mieczyk nocy i jazda z typami. Gdzieś w tym atrium znajduje się antyczna brama i to jej właśnie szukamy. Wkładamy do niej klucz z antycznego strażnika, składamy szkieleta widocznego teraz z części starego szkieleta. Jeśli wyjdzie wam jeden z tych dwóch wariantów, zwyczajnie rozwalcie całość młotkiem i składajcie od nowa. Wkładamy serce odpowiedniemu szkieletowi i mamy fielka. Tylko złóżcie szkielet wewnątrz widocznego okręgu, bo inaczej boss się nie pojawi. Tak więc jak widzicie, trochę roboty z przywołaniem jest, ale pocieszę was. Pokonanie go jest znacznie trudniejsze. Tkacz cieni ma 16 tysięcy punktów życia, zadaje 100 obrażeń i ma 6 różnych umiejętności. W pierwszej W fazie walki, kiedy fiolek ma pomiędzy 16 a 10 tysięcy punktów życia, będzie używał tylko 3 ruchów. Uderzenia z główki zadającego 100 obrażeń, dziwnego ataku przywołującego krąg kości, ale ten atak jest często w ogóle nie brany pod uwagę przez twórców czy walczących, jako że walcząc z tym typem lepiej trzymać się z boku areny, gdzie ten atak nie sięga. Atak ten również zadaje 100 punktów obrażeń. I unieruchomienie gracza w klatce z kości. Paskudny atak, bo fiolek nim spamuje, bez możliwości teleportacji za dużo podczas walki nie zrobimy. Kiedyś, aby uniknąć tego ataku, wystarczyło stać przy krawędzi mapy, ale zostało to spaczowane. Teraz jest taka technika polegająca na przytuleniu się do kolumny, ale też ona nie zawsze działa. Atak ten zadaje obrażenia tylko jeśli stoimy naprawdę blisko fiolka. No więc, pierwsza faza jest całkiem prosta, o ile macie teleportację. Dopiero w drugiej, czyli kiedy zdrowie tkacza spadnie poniżej 10k, zaczyna się imba. Fiolek oprócz wcześniejszych 3 ruchów wykonuje kolejne 3, naprawdę ciężkie do ogarnięcia umiejętności. Ogłuszenie. Ten atak fiel wykonuje tylko jeśli gracz ma mało poczytalności. Polega na tym, że przez kilka sekund gracz jest unieruchomiony, a jego wizja jest znacząco ograniczona. Biorąc pod uwagę, że fiel ma najsilniejszą negatywną aurę poczytalności, niefajna sprawa. Aby uniknąć tego ataku, wystarczy więc szybko odnowić poczytalność. Niezniszczalna tarcza. Fiolek rzuca sobie 100% niewrażliwość na wszelkie obrażenia. Aby zdjąć tę tarczę, musimy zniszczyć 6 cienistych łapek rozstawionych w stałych miejscach areny. Problem w tym, że aby zniszczyć te łapki, nasza poczytalność musi być bliska zeru, więc jednocześnie wystawiamy się na ogłuszenie od fiolka. No i minionki. Tkacz przyzywa kilkanaście cienistych minionów, które powoli czołgają się w kierunku swojego pana. Jeśli któryś się z nich doczołga, Fiel Weaver zatrzyma się i wchłonie moc miniona, odnawiając sobie 400 punktów życia. Każdy z minionów może być zabity na hita, ale ich ilość może sprawiać problemy. Po zdjęciu tarczy lub po skasowaniu zdecydowanej większości minionów mamy 20 sekund do czasu następnego użycia jednej z tych umiejętności. Zatem
co zabrać? Na pewno będziemy potrzebować wszystkie rzeczy do przywołania fiolka, czyli antyczny klucz, serce ścienistych mechanicznych i 8 sztuk starego szkieletu. Zdecydowanie przyda się teleportacja, o ile nie gacie Vortoxem. Proponuję zabranie 2 bereł leniwego podróżnika, ale trzecie w zapasie nie zaszkodzi. Całą walkę fajnie by było utrzymywać poczytalność na najwyższym poziomie, więc bierzemy jedzenie odnawiające poczytalność. Sugeruję lody lub tańszą galaretkę z liściastego mięsa odnawiającą 50 punktów poczytalności do ugotowania z 2 liściastych mięs i 2 sztuk miodu. Tak z 10, a najlepiej 20 sztuk. Kaktusy są tańszą alternatywą, ale będziecie tracić dużo czasu podczas walki na ich jedzenie, jako że jeden przepieczony kaktus odnawia jedynie 15 punktów sanity. Więc kaktusy są jakąś opcją, ale gorszą. Aby znacząco ograniczyć spadek poczytalności, możemy wziąć koronę królowej pszczół, która konwertuje negatywne aury sanity na pozytywne o połowę słabsze, ale pamiętajcie, że każda teleportacja kosztuje 15 punktów psychy, więc branie korony królowej pszczół nie zwalnia nas ze wzięcia czegoś na psychę. Oczywiście też coś na leczenie się przyda, szczególnie jeśli chcemy fuel weavera tankować. Proponuję 10-20 sztuk pierogów, co powinno wam spokojnie wystarczyć na całą walkę. Jeśli macie dostęp do jedzenia zwiększającego obrażenia, koniecznie je weźcie. Do tego przydałaby się możliwość zarządzania poczytalnością, aby w mgnieniu oka móc zbić sobie ją do zera, by móc zdjąć tarczę fiolkowi. Do tego sugeruję fioletowy amulet z zakładki magii, który noszony symuluje szaleństwo postaci. Przydatny jest również żółty amulet z ruin, który przyspiesza postać, chociaż bierzemy go bardziej po to, by ułatwić sobie zarządzanie ekwipunkiem. Mając 2 amulety, które nosimy wymiennie, możemy je przekładać jednym ruchem, co jest bardzo wygodne. Do tego jakaś broń. Jeśli chcemy go tankować, co zalecam? Bardzo dobrym wyborem jest tulecytowa pałka, która przyzywa cieniste macki zadające dodatkowe obrażenia. Na fiolka powinna wam wystarczyć jedna pałka, ale druga w zapasie nie zaszkodzi. Jeśli nie ta broń, drugim dobrym wyborem są Glass Cutter z Księżycowej Wyspy. 2 powinny wystarczyć, ale tak jak wcześniej, lepiej wziąć jedną broń więcej, jakby miał nam zabraknąć podczas walki. Do zbijania minionków leczących fiolka bardzo wydajnym narzędziem jest Berło Tornad. Proponuję wziąć 2-3 sztuki. Jeśli nie macie do niego dostępu, możecie wziąć nasiona morskich roślin, ale stosowanie ich jest zdecydowanie trudniejsze. Inną opcją są katapulty Win, które będą zbijały miniony swoimi obszarowymi uderzeniami, a jednocześnie będą trochę obijać fiolka. No i oczywiście jakiś pancerz, tutaj sporo zależy od waszego stylu gry. Standardowym wyborem jest 5 tulecytowych koron. Jeśli chcemy go tankować, by oszczędzić tulecyt, proponuję wziąć z 5 marmurowych zbroi. Dlaczego tak się upieram na tankowanie? W mojej opinii dodżowanie tego typa się nie opłaca. No może w pierwszej fazie, ale to też jest zależne od tego, czy mamy przygotowane dużo teleportacji i poczytalności. Zauważcie, że im dłuższa walka, tym więcej musimy zużywać teleportacji, by uciekać z jego klatek. Musimy zużywać więcej bereł tornad, by zbijać jego miniony i musimy jeść więcej jedzenia odnawiającego poczytalność, by mieć jakąkolwiek kontrolę nad walką. Tankując tego typa, walka jest zdecydowanie krótsza, a koszty tankowania to przede wszystkim marmur i kilka tulecytowych koronek, więc uważam, że lepiej tego typa tankować, bo tak wychodzi taniej i bezpieczniej. No dobra, skoro już mamy wszystko przygotowane, warto dołożyć krótki poradnik, jak tym ekwipunkiem zarządzać podczas walki, bo to też jest cholernie ważne. Na pierwszym slocie ekwipunku i slocie ciała mamy 2 amulety, fioletowy i żółty. Dzięki takiemu ustawieniu wystarczy, że klikniemy jedynkę na klawiaturze i w szybki sposób możemy przeklikiwać amulety podczas walki. Na drugim i trzecim slocie ekwipunku oraz na slocie ręki mamy Weather Paina, laskę teleportacji i broń. Dzięki takiemu ustawieniu, szukając Weather Paina w eku, nie musimy szukać po całym pasku, a jedynie patrzymy, czy jest on na dwójce czy trójce. Klikamy odpowiedni numer na klawiaturze i możemy działać. Taka dbałość o porządek w eku może się wydawać dziwna, ale podczas tej walki czas jest bardzo ważny i w czasie, kiedy my szukamy odpowiedniego narzędzia, fuel może
może sobie odnowić nawet kilka tysięcy punktów życia. Dalej w eku powinno znajdować się jedzenie na odnowę życia i poczytalności, zapasowa broń Weatherpain i teleportacja, którą przekładamy do drugiego i trzeciego slotu w razie potrzeby i dalej pancerz, dużo pancerza. Jako że eku postaci jest trochę za małe, polecam część pancerza odłożyć gdzieś z boku i w momencie, w którym zwolni się miejsce, uzupełnić zapasy. Oczywiście nie musicie się tego tak sztywno trzymać, ale chciałem wam powiedzieć, jak ja to robię, bo pamiętam, że na początku jak walczyłem z tym typem, to właśnie miałem bardzo duże problemy z zarządzaniem EQ, więc tutaj macie takiego gotowca, jak to można wszystko ustawić, ale oczywiście zrobicie jak chcecie. No dobra, pora w końcu przejść do walki. Pierwszą fazę proponuję przytankować, chociaż jeżeli macie przygotowane przynajmniej dwie laski teleportacji, możecie dodżować. Dodżujemy go 4 ataki na unik. W momencie, w którym klatka z kości zniknie, odsuńcie się, poczekajcie aż was zamknie, szybka teleportacja i kontynuujemy klepę. Podczas walki trzymajcie się najlepiej tej części areny, w drugiej fazie ta pozycja ma delikatną przewagę nad innymi. Kiedy życie waszego oponenta spadnie poniżej 10 tysięcy, najpierw rzuci on sobie tarczę, a potem wezwie miniony. Jeśli mamy Weatherpaina, sprawa jest całkiem prosta. Jak tylko jakiś minion będzie blisko fielka, rzucamy tornado, biegniemy zbić 2-3 łapki, rzucamy kolejne tornado, kolejne łapki, tornado i ostatecznie zbijamy mu tarczę. Uważajcie, bo tornada lubią się blokować na antycznej bramie, więc rzucając tornado ustawcie się tak, aby brama nie była po drodze do fielka. Warto też się wstrzymać ze zbiciem ostatniej łapki tak, aby ostatni minion padł mniej więcej równocześnie z ostatnią łapką. Dzięki temu uzyskujemy eleganckie 20-sekundowe okno, podczas którego możemy zadawać obrażenia i żadne tarcze czy miniony nie będą wam przeszkadzać. Tankujemy lub dodżujemy w tym czasie, zależnie od waszego wyboru. Leczymy się w trakcie zbijania łapek i minionów. Jeśli nie posiadacie Weatherpaina, a macie jedynie nasiona morskich roślin lub nie macie niczego na miniony, to sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ale też do ogarnięcia. Zaczynamy w tym miejscu, gdzie miniony, aby dojść do fielka, mają najdłuższą drogę, jako że spią się jedynie w pobliżu okręgu. Następnie przechodzimy do kolumny na lewo. Miniony ze stanu, w którym znajdują się prawie wszędzie, powinny powoli zacząć się zbijać w grupę. Następnie manewrujemy fielkiem tak, aby miniony nigdy do bossa nie dotarły, biegając dookoła areny. Łapiecie koncept. Miniony nigdy bossa nie osiągną, więc go nie wyleczą, a my biegając dookoła areny możemy powoli zacząć zbijać jego łapy. W momencie, w którym zostanie nam ostatnia łapa, rzucamy nasiono w hordę, zbijając wszystkie miniony jedynym nasionkiem. Zdejmujemy ostatecznie tarczę i mamy 20-sekundowe okno na robienie obrażeń. Jeśli nie macie nasion, biegajcie dalej. Po pewnym czasie miniony same zginą. Zaletą przygotowania nasion jest to, że w razie jakiegoś potknięcia, złego manewrowania fielkiem, możecie szybko zareagować nasionami i uniknąć sytuacji, w której nasz przeciwnik się wyleczy. No, ale oczywiście lepiej wziąć Weatherpaina, bo jak widzicie, z jego pomocą jest o wiele łatwiej. Jeżeli chodzi o koronę królowej pszczół, aby ona wam nie zeszła w 3 sekundy podczas tankowania, jest taki jeden mały protip. W momencie, w którym fiolek zaraz zada obrażenia, szybko zakładamy tulecyt, a tuż po ciosie znowu zmieniamy nakrycie głowy. Dzięki temu korona wytrzyma wam spokojnie całą walkę, a psycha będzie spadać zdecydowanie wolniej. Tuż po zakończeniu tankowania może pojawić się delikatny problem, jako że na slocie ciała znalazła się zbroja zamiast jednego z dwóch amuletów. Dlatego więc jak tylko zobaczycie, że faza tankowania jest zakończona, szybko zróbcie porządek w eku, przerzucając amulety na początkową pozycję, a zbroję wywalcie gdzieś na koniec eku. Jeśli nie gacie sami, to podzielcie się zadaniami. Jedna osoba zajmuje się minionami, zbijając je nawet manualnie, a druga zdejmuje tarcze. Walka w dwie osoby jest o niebo prostsza, więc jeśli się dopiero uczycie walczyć z tym bossem, może zacznijcie od walki z kolegą. I to tyle, jeśli chodzi o konwencjonalną walkę z tym typem. Jest prostsza metoda, która pozwoli nam zabić tego bossa, aczkolwiek no nie pozwoli wam ona doświadczyć epickości tego bossa. Polega ona na tym, że najpierw składamy fielka, a następnie za pomocą 3-5 bulw patrzącej rośliny blokujemy mu dostęp do antycznej bramy w widoczny sposób. Następnie uciekamy z arenki i albo za pomocą procy Waltera, albo za pomocą tulecytowego strażnika
zabijamy typa. Trzeba jedynie swoje odczekać. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że wiele z tych pomysłów nie należy do mnie. Większość taktyk podejrzałem wieki temu od innych twórców, postaram się ich podać w opisie, ale jakbym o kimś zapomniał, koniecznie dajcie znać. No dobra, pora obgadać dop, a jest co obgadywać. Odzyskujemy kości starego szkieleta i bardzo dobrze, bo są one nieodnawialne. Trochę cienistego paliwa, cienistą kadzielnicę, kościaną zbroję i kościany hełm. Cienista kadzielnica służy do kontrolowania innych wielków, których możemy przywołać na powierzchni i w jaskiniach. Mając wyekwipowaną cienistą kadzielnicę, fielek na powierzchni będzie za nami podążał. Ten w jaskiniach nie będzie atakował gracza i również będzie za nami podążał, a nawet pomagał w walce. Natomiast ten w atrium nie będzie nas zamykał w klatce, jeśli będziemy się znajdować w pobliżu postawionej kadzielnicy. Kościana zbroja zapewnia 100% ochronę raz na 5 sekund, podobnie jak tarcza Fjellvivera, co jest przydatne przy rzadziej atakujących bossach czy Celestial Champion. Kościany hełm symuluje szaleństwo podobnie do fioletowego amuletu, ale jednocześnie sprawia, że shadowy nas nie atakują, o ile sami ich nie zaatakujemy, i gwarantuje 70% ochrony przed obażeniami, co oznacza, że nie walcząc możemy się cieszyć wiecznym, bezpiecznym szaleństwem bez końca. Bardzo fajny item. Oprócz tego z fielka wypada schemat na jego figurę i róża, która jest znakiem rozpoznawczym Charlie. Antyczna bama tuż po zabiciu fielka zacznie się rozkręcać, a po jakimś czasie wybuchnie. Wraz z tym wybuchem w całych ruinach odnowią się wszystkie tulecytowe figury, więc łomatko ile tulecytu, ale też i mechanicznik, gniazda małp, antyczny strażnik, skrzynie w labiryncie, no i części mechanicznych. Tak więc dzięki zabiciu fielka możemy ponownie wyeksplorować całe ruiny i uzyskać całe to dobro na nowo. Wspaniała sprawa. No, nie spodziewałem się, że ten odcinek będzie krótki, ale dziękuję za oglądanie, zapraszam na wieczorny stream około 20 i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!